W tym filmie będę chciał powiedzieć o kolejnych własnościach potęgowania. Powiedzmy, że od takiego prostego przykładu zacznę, że mam iloczyn dwóch liczb. A razy B. No i ten iloczyn tych dwóch liczb podnoszę do jakiejś potęgi, no nie wiem, na przykład do czwartej. To ile to będzie równe? Jak mam czwartą potęgę, to znaczy, że muszę to wyrażenie, które podnoszę do czwartej potęgi, tutaj cztery razy przez siebie pomnożyć. To, żeby nie przepisywać tego cztery razy, ja sobie to skopiuję. I cztery razy tutaj sobie wkleję, czyli mam a razy b razy a razy b i trzeci raz to samo a razy b i czwarty raz to samo a razy b. No dobrze, no ale wiemy przecież, że mnożenie jest przemienne. Czyli jak mam ilocznych liczb, to mogę je pozamieniać kolejnością. No to ile tutaj mamy tych liczb a pomnożonych przez siebie? No mamy 4. Tak, czyli mamy a razy, a razy a razy a razy a. No i później to jest pomnożone przez b 4 razy razy b razy b razy b razy b. Tutaj korzystamy z tego, że mnożenie jest przemienne. No dobrze, no to widzę, że tutaj tak, ile tych literek a jest? Ile tych liczb a? No 4 są takie liczby, czyli to będzie równe jak pomnożę A4 razy, to jest po prostu A do potęgi czwartej. No, tych liczb B też jest 4. Tutaj też mamy 4 te liczby. Czyli to A do czwartej jest pomnożone przez B do potęgi czwartej. No, jak popatrzymy na początek i na koniec tego ciągu równości, no to widzimy taką regułę, że jak mamy iloczyn dwóch liczb a razy b i podnosimy akurat w tym wypadku zrobiłem to dla wykładnika 4. To podęgi czwartej, to to jest to samo co ta pierwsza liczba do czwartej razy ta druga liczba do czwartej. No i oczywiście to można było zrobić dla dowolnego wykładnika, dla 3, 5, 7 i tak dalej, dla dowolnego naturalnego wykładnika i to byłaby prawda. Dokładnie to samo rozumowanie tutaj by zachodziło, więc mogę napisać ogólnie, że a razy b do jakiegoś wykładnika, na przykład n, to jest to samo co a podniesione do tego wykładnika n i pomnożone, tutaj mamy mnożenie, przez b do tego samego wykładnika n. Taki mamy ogólny wzór. No mam nadzieję, że to rozumowanie było dosyć przekonujące. No a teraz zastanówmy się nad inną rzeczą. Powiedzmy, że mam. Moją liczbę a i podnoszę ją do jakiegoś wykładnika, na przykład, nie wiem, na przykład 3, a potem wynik tego podnoszę jeszcze do potęgi drugiej. To ile to będzie równe? No właśnie, ile to będzie równe? No to znowu mogę tutaj zrobić sobie, zaznaczyć to. No bo ile razy muszę to pomnożyć? Muszę to pomnożyć dwa razy tylko bo mam do potęgi drugiej to wyrażenie, a do trzeciej jest podnoszone do potęgi drugiej. Czyli muszę to tutaj wkleić dwa razy. To samo wyrażenie. No i to jest pomnożone. No ale teraz wiemy z poprzednich filmów, że jak mnożę wyrażenia o tej samej podstawie, to wykładniki mogę do siebie dodać. Czyli to jest a do potęgi 3 dodać 3. No a to z kolei jest równe a do potęgi no, bo 3 dodać 3 to jest 6. No, ale zauważmy, że to, co tutaj mamy, 3 dodać 3 to jest tak naprawdę 2 razy 3. Można w ten sposób na to spojrzeć, że to jest 2 razy 3, że ta trójka to jest 2 razy. No i tutaj widzimy, że to, co się stało, to musieliśmy tutaj pomnożyć te wykładniki przez siebie. Czyli jak mamy Coś do jakiegoś wykładnika, i potem to wyrażenie znowu do jakiegoś wykładnika, to te wykładniki trzeba przez siebie pomnożyć. I w ten sposób 2 razy 3 dostajemy 6. No i tutaj zrobiłem to dla konkretnych wykładników, dla konkretnych liczb, dla trójki i dwójki, no ale można to rozumowanie powtórzyć dla dowolnych wykładników. Powiedzmy, że mamy A do potęgi N i to wyrażenie podniesione później do potęgi, na przykład, nie wiem, K no to tym razem to oznacza, że muszę to a do n k razy przez siebie pomnożyć. No to znowu to sobie skopiuję i będę mnożył to k razy. Nie wiem, ile to jest k. Zaraz tutaj taki trik zastosuję. a do n razy a do n razy a do n No i ileś to razy muszę pomnożyć. Tutaj będę miał kropeczki. Tak, mnożę to. No ile razy? No muszę pomnożyć to k razy. Czyli tutaj tych czynników w tym iloczynie ma być k. No dobrze. No ale jeżeli tak, no to mogę te wykładniki znowu do siebie dodać. Jak mam iloczyn wyrażeń potęgowych o tych samych podstawach, to mogę te wykładniki do siebie dodać. Czyli będę miał n dodać n Dodać n i tak dalej. Ile tych nów muszę dodać tutaj? No tych nów jest tyle, ile było czynników, czyli tych nów tutaj będzie dokładnie k. Jak k nów do siebie dodam, jak k razy liczbę n do siebie dodam, no to to będzie równe po prostu n razy k. N pomnożone przez k. Więc widzimy, że. To rozumowanie, które tutaj przeprowadziłem dla tych konkretnych liczb, ono jest tak samo dobre dla dowolnych wykładników. To ja może to napiszę jeszcze raz. Że a do potęgi n, a później podniesione do potęgi k, to jest to samo, co a podniesione do potęgi n razy k. Taki wzór tutaj. Wyprowadziłem. No, a na zakończenie możemy sobie zrobić jakiś szybki przykład jego zastosowania. Powiedzmy, że chcę obliczyć, ile to jest 35 do potęgi 3. No i potem jeszcze, nie wiem, na przykład do potęgi 7. No to przynajmniej korzystając z tego wzoru, który tu wyprowadziłem, mogę uprościć to wyrażenie i napisać, że to jest 35 do potęgi 3. Razy 7 3 razy 7 czyli że to jest 35 no 3 razy 7 to jest 21. No to będzie ogromna liczba 35 do potęgi 21 to jest ogromna liczba, ale przynajmniej trochę to wyrażenie uprościłem.